Tak, moi drodzy, tak wygląda wyjęta jednostka napędowa z tego pojazdu, z tego skutera. Tak wygląda goły. Może z daleka pokażę. O! Zobaczcie, wszystko wymontowane na mak, rozebrane, tak mogę powiedzieć. O! A tak wygląda silnik wyjęty. I oczywiście widać poszczególne elementy silnika. Rozrusznik teraz się pokazał, bo był schowany. A cała pompa wody, te wszystkie trytrytki, o których mówiłem. No niestety, no muszę to wszystko rozebrać. Jest to troszeczkę pracy, moi drodzy. Muszę wykręcić układ wydechowy, zdjąć tutaj ten wahacz zawieszenia, tą kołyskę całą. Wykręcić filtr oleju, zlać resztę oleju. Odwrócić go na tamtą stronę, no i rozbierać go, że tak powiem, w drobny mak ten silnik, ponieważ no musimy zobaczyć, co dzieje się z wałem korbowym i skąd te stuki. Postaram się przeprowadzić jakieś pomiary panewek, aczkolwiek nie wygląda mi to na panewki główne, ponieważ panewki główne tak się nie zachowują. Głównie ta panewka na stopie korbowodów taki dźwięk po prostu daje. No i co? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w środku, czy coś tam jest przytarte, przegrzane, rozjechane, zjechane i tak dalej, i tak dalej. Także ja zabieram się do pracy, no i zobaczymy, jak to w środku. Jak widać, zdjąłem już głowicę i cylinder. Jak widzicie, ten tłok jest tutaj taki czarny. Można by się pokusić nawet o stwierdzenie, moi drodzy, że ten silnik brał olej, a na pewno brał olej, ponieważ jest tu straszny nagar. Jest tu straszny nagar olejowy, więc musimy sprawdzić szczelność pierścieni jak zamki wyglądają na pierścieniach, tak tu patrzę wstępnie, wygląda wszystko ok. Tłok nie jest specjalnie przytarty. Muszę zdjąć teraz, wyjąć zabezpieczenie tłok sworznia. Wyjmę sworzeń, zdejmę tłok. Wyjąłem sworzeń z tłoka, dosyć ciasto wchodzi, powiem wam, więc na tłoku na pewno nie mamy, na sworzniu tłoka nie mamy luzu w tym miejscu, o dokładnie, gdzie trzyma tłok. A sprawdzimy teraz, co dzieje się na korbowodzie samym, na tulejce, czy tutaj może jest jakiś luz nadmierny. Nie, też jest luz dopuszczalny. Powiem tak. No, na samej korbie luz jest niewyczuwalny w ten sposób. Trzeba by ten wał po prostu... nie złapało ostrości. Coś mi ta moja kamera odmawia posłuszeństwa. Żeby sprawdzić luz na korbie samej, na stopie korbowodu, muszę niestety ten wał zdemontować, muszę go cały umyć. Muszę go umyć z wszelkiego oleju, który jest tam już w korbie. Ponieważ ten olej będzie powodował to, że będzie nam tłumił ten luz. Także
Ja rozbieram ten silnik już poza planem, żeby to jakoś szybko poszło na spokojnie i wracam z wyjętym wałem korbowym. Moi drodzy, jestem w dalszym ciągu na etapie rozbiórki tego silnika. No i żeby zdjąć tę pokrywę, trzeba wyjąć filtr oleju trzeba wykręcić, ponieważ pod nim jest jedna ze śrub, która trzyma tutaj nam tą pokrywę. Taka mała uwaga, jeśli chodzi o dokręcanie filtrów oleju, moi drodzy. Pokażę wam, co ja musiałem zrobić z filtrem, bo wszystkie klucze mi objechały, które miałem możliwe do filtrów. Co musiałem zrobić z filtrem oleju, żeby go wykręcić? Nie wiem, czy z niego jeszcze cieknie. Zobaczcie, musiałem wbić się śrubokrętem. I to nie było proste, żeby go wykręcić. Filtr jest oczywiście oryginalny, pierżowski. Z tego, co widzę chyba, tak. I tutaj pisze, na ile to trzeba dokręcić. 15 plus minus 0,2 Nm. A ten filtr był, moi drodzy, tak dopierniczony, że przepraszam za szczerość, ale nie wiem, który i co za debil dokręcał tak filtr oleju. Moi drodzy, widzieliście, 15 Nm to nie jest duża siła, a jeśli nie macie takiego klucza, to pamiętajcie, w każdym filtrze przed montażem trzeba posmarować uszczelkę tego filtra olejem. Jeśli to jest filtr firmy HiFlo, te uszczelki zawsze już są posmarowane specjalnym smarem odpowiednim i są obciągnięte taką folią termokurczliwą. I dociągamy ten filtr, jeśli już nie mamy takiego klucza dynamometrycznego, dociągamy go do momentu, kiedy przestaje on nam iść. Jak już lekko czujemy, że ta guma już się docisnęła i mamy koniec, nie dokręcamy na siłę. Nie ma siły żadnej, która by to odkręciła podczas jazdy, więc nie wiem, po co ktoś dokręca w taki sposób, z tak potężną siłą filtr oleju. No to jest dla mnie naprawdę głupota totalna. A nie daj Bóg teraz nie dalibyśmy rady wykręcić tego filtra, musiałbym tam maźlować, walić, nie daj Bóg coś by się uszkodziło w silniku. Ja ponoszę koszty, ponieważ no niestety ja to robię, tak? No nie mogę obciążyć klienta za głupotę innego serwisu, ponieważ ten serwis tam wymieniał olej. Więc no ktoś tak dopierdzielił ten filtr oleju, że głowa boli, więc na przyszłość, moi kochani, nie dokręcamy filtra na pałę taką, że no nie wiem, jeszcze przedłużka, jak do diesla byście głowicę dokręcali, tylko do momentu, kiedy czujemy, że ten filtr już nie idzie, zostawiamy, na pewno będzie to szczelne. Tam jest specjalna uszczelka, ona dopasowuje się na tyle, że na pewno tam olej wam nie ucieknie, moi drodzy. Tyle jeśli chodzi o filtr oleju oczywiście. Słuchajcie, ja przepraszam was najmocniej za problemy z dźwiękiem w pierwszej części tego filmu. Naprawdę przepraszam, bo nie zwróciłem na to uwagi, teraz rozmawiam już bez mikroportu, coś z moim mikroportem jest nie tędy. Zrobiłem sobie taki swój mikrofon, jak tego dzisiaj próbowałem użyć, ale widzę, że coś tutaj na wskaźniku wysterowania dźwięku jest nie tak, ponieważ tamten mikrofon stary dawał za niski ton troszeczkę i to było takie stłumione, więc ten troszeczkę lepiej pracuje. Ale nie o tym jest film. Przepraszam. Słuchajcie, mam tutaj te dwa wały korbowe teraz. Mam ten wał, który będę montował, używany oczywiście w dobrym stanie, sprawny, i wał wyjęty z tego silnika, który tam widzieliśmy. I pokażę wam, co trzeba zrobić, jak to można zdiagnozować, kiedy ta korba jest wybita. Więc bierzemy się za diagnostykę. Słuchajcie, no jak widzicie, mamy tutaj dwa wały korbowe. Ten prawy to jest wał, który będę montował. To jest używany wał w dobrym stanie z silnika po niskim przebiegu, jakieś, jak się nie mylę, 5000 km. Ten wał ma przejechane około 20, no i dostał strzała. Powiem tak, obydwa wały są wymyte, nie ma w nich oleju, są wyczyszczone. I zobaczcie teraz tak, pokażę wam stary wał, może to będzie słychać. To jest pierwsza sprawa. Tutaj jest ten wał, który będę montował. Jest ten luz, ale on nie jest taki, że tak powiem, taki mocny. Bo on tylko się tutaj, zobaczcie, ten wał korbowy tylko się tu przesuwa. I teraz tak, jedną rzecz, którą można zrobić, żeby sprawdzić, czy ten wał jest wybity. Słuchajcie, no, zobaczcie, ja tu spróbuję zrobić zbliżenie na ten wał. Sprawdzamy w ten sposób ten wał, że zobaczcie, dajemy sobie korbę tutaj na górę pionowo. Ja tu zbliżenie zrobię, żebyście mogli zaobserwować. O, przepraszam, że tak.
I zobaczcie, teraz ja tylko zacznę kręcić tą korbą. Widzicie, jak ta korba tańczy? O, i nawet na boki się kiwa. Bo gdyby się tylko przesuwała, to jest nic. Ale ta korba jeszcze bije na boki. Zobaczcie, jaki luz jest. Ta korba siłą rzeczy po prostu będzie stukała. Po prostu panewka nie jest idealnie prosta, jest już bokami zdarta po prostu. No, brakuje tej panewki w środku przez niedostateczne nasmarowanie, tak mi się wydaje, bo tylko dlatego panewka może się uszkodzić, uwierzcie mi. A zobaczymy to, czy w tym wale, który będziemy montowali, zobaczcie, tego tutaj nie ma, tego problemu. Nie wiem, czy to widać, widać. Zobaczcie, tutaj tego problemu nie ma. Korba stoi. Tylko się przesuwa. O. Także mamy już potwierdzenie na to, że wał korbowy jest uszkodzony. No i tutaj cały problem stukania z wałem. Zobaczcie, nawet można to tak sprawdzić. Pionowo w tą stronę. Znaczy, wał jest zamontowany w tą stronę. I każde uderzenie wału z tej strony powoduje większy luz. Zobaczcie, będę bił z tej strony, a zobaczcie z tej strony. Jeszcze większy luz jest. Więc ta panewka z tej strony, ten cały czop wału z tej strony jest uszkodzony w tym momencie, kiedy następuje zapalenie mieszanki i uderzenie po prostu tłoka w ten cały korbowód, tak to nazwijmy. No i mamy tutaj luz, no niestety siłą rzeczy wał jest do wyrzucenia lub do regeneracji. Dobrze, ja teraz zajmę się po prostu tym wałem, zobaczymy, czy ten wał jest w 100% ok. A na pewno tak, bo ja go kupiłem w komplecie z całym wałkiem wyrównoważającym. Pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, momencik, ja odwrócę kamerę może w tę stronę, żebyśmy się widzieli. Bardzo ważną rzeczą jest, moi drodzy, żebyście, jeśli wymieniacie taki wał korbowy, jego należy wymienić z tą wagą, która jest w komplecie. Tak trzeba robić niestety, bo wiadomo, gęstość metalu jest dobierana w fabryce tak, żeby to zawsze się zgadzało. Ten wał jest gdzieś tutaj zawsze doszlifowany. O, zobaczcie, to szlifowanie tutaj to jest doważenie, bo w niektórych wałach to doszlifowanie jest albo większe, albo mniejsze. Więc ten wał musi być jakoś doważony do tej wagi, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Bo mogłoby być tak, że założymy ten nowy wał, założymy stary wałek wyrównoważający i ten silnik zacznie dostawać wibracji. To już jest źle, to już jest źle. Czasem może się zdarzyć, że to się zgadza i tej wibracji nie ma, ale czasem może być tak, w większości przypadków, że ta wibracja będzie powstawała, no i znowu mamy problem, bo ten silnik cierpi. To już wiecie o tym doskonale, ci, którzy się tym zajmują i oglądają mój kanał, to wiedzą, tłumaczyłem już w sprawach łożysk i tak dalej. Dobra, ja sobie przeprowadzę pomiary tutaj tych czopów głównych, czy to jest ta sama średnica, czy będę musiał jeszcze panewki wymieniać. Mam nadzieję, że nie, tam panewki nie są w najgorszym stanie, są ok, więc ja sobie zrobię pomiary i wracam do Was, moi drodzy. Słuchajcie, przeprowadziłem pomiar średnicy tych czopów głównych. Wychodzi na to, że to są idealne wały, takie same. I wymiar wynosi 40, 0,15 setnych milimetra, zobaczcie. O tak, zobaczcie. Jest ok, wszystkie cztery czopy mają identyczną średnicę, więc możemy śmiało zamontować ten wał. Tak, nie mam operatora kamery. Możemy tak samo śmiało ten wał, że tak powiem, zamontować do tamtych panewek, będzie wszystko ok. Dobrze, ja się zabieram za sprawdzenie teraz tłoka i cylindra. Zaraz wracam, zobaczymy, jakie tam mamy prześwity na zamkach. Przebieg jest około 20 iluś tysięcy kilometrów w tym motocyklu. Kurczę, nie spisałem sobie licznika, więc nie sprawdziłem tego po prostu na stole. A mam odłączony akumulator. Nie mogę go teraz podłączyć, bo jak podłączę akumulator i przekręcę kluczek, to nabije mi się masa błędów, bo wszystkich urządzeń nie ma, nie są one podłączone po prostu. Nie ma silnika. Dobra, lecę po ten tłok, cylinder, wyczyszczę to i będziemy sprawdzali. Rozdzieliłem już cylinder z głowicą, moi drodzy. Teraz idzie to do mycia. Muszę to wyczyścić i wtedy będę mógł sprawdzić szczelność zaworów dolotowych, wylotowych, czy przypadkiem one się nie nadpaliły przez to, że te zawory się podpierały, bo tam luz był za mały. Także pamiętacie, co mówiłem, że ten silnik odpalił, ale on potem gasł,
no, znowu można było go uruchomić. Poza tym już na wejściu na zimnym silniku było widać, że luz zaworowy jest za mały. Także ja biorę się za mycie tego i zobaczymy, jak wygląda sprawa luzu tłoka, zamki na pierścieniach, jakie mamy i tak dalej. Moi drodzy, wyczyściłem cylinder i głowicę i doznałem ciężkiego szoku, ponieważ dopóki to było wszystko spięte, to miało swoją wagę i jakoś było, to inaczej wszystko wyglądało. A dlaczego jestem w szoku, moi drodzy? Już wam mówię. Co tutaj jest zastosowane? Jestem w szoku normalnie. Nie wiem, czy to jest oryginalny cylinder, zaraz postaram się to ustalić. Ale tego jeszcze nie widziałem w Piaggio, a naprawdę tych silników przerobiłem i tych motocykli, można powiedzieć, przez ostatnie 3 lata, może ponad setkę. Patrzmy. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj mam cylinder i głowicę. I co ja tutaj widzę? Ten cylinder jest cały żeliwny. Ten cylinder jest żeliwny. Dlaczego mówię, że żeliwny? Ponieważ wszystkie Piaggio 500-400 mają nikasilowe cylindry aluminiowe z powłoką nikasilową. I są leciutkie jak piórko. A ten już nie jest taki leciutki. Powiem wam tak, dla potwierdzenia wam to pokażę. Zobaczcie. Klei się magnes jak mucha do gówna. A tutaj mamy aluminium. Tylko nikasil nieznacznie będzie się przyciągał. A tu jest wszystko żeliwne. I teraz zachodzę w głowę, czy to jest oryginał, czy to jest podróbka. Ponieważ, moi drodzy, patrząc na oznaczenia cylindra oryginalnego, zobaczcie, od Piaggio, to jest produkt oryginalny. O, tak będzie lepiej chyba widać. Zobaczcie. Znaczek Piaggio, wszystkie parametry, tutaj jakieś są parametry, może nie, ale jakieś tam dane, kody, wszystko jest napisane. Tutaj gdzieś musi być nawet nabita, może nie klasa cylindra A, B, C, zaraz moment. Powinno to tutaj być gdzieś nabite, ja to gdzieś tutaj widziałem. O, to jest C rozmiar. A tutaj chyba tego nie ma, powiem wam szczerze, bo tutaj widzę tylko coś takiego. Jakiś marny, dziwny znaczek jakby Piaggio, ale to nie wiem, czy to Piaggio i tylko tyle jest, że tak powiem, 12 na 17. No i tyle. I tyle. Poza tym tłok, tu jest jakaś jedynka wybita, to wygląda jak gdyby ten cylinder pracował, też był stosowany w jakimś innym pojeździe. Ponieważ tutaj też jest miejsce na napinacz rozrządu z tej strony, zobaczcie. Drugą sprawą tłok. Tłok z tego zestawu, który wyjąłem, no jest idealnie okrągły. Tu też jest jakiś dziwny jakby znaczek Piaggio wewnątrz, ale to nie jest znaczek Piaggio. No i to są wszystkie oznaczenia, które on tam ma, jakaś jedynka jest. No zobaczcie, tłok od Piaggio oryginalny. Jest znaczek Piaggio oryginalny, taki jak powinien być. Poza tym ma tutaj wycięcia na zawory 4. To jest oryginalny tłok Piaggio, pamiętajcie. Poza tym zmieniła się tutaj konstrukcja pierścienia sprężającego. Zobaczcie, to jest pierścień płaski, cały, a w oryginale jest pierścień z takim schodkiem, z takim, że tak powiem, wpustem. To jest taki dwustopniowy ten pierścień, taki wąski i potem szeroki na zewnątrz. I to już jest taka zmiana w tym, że... co, nie wiem, czy to jest oryginał. Nie wiem, czy to jest oryginał cylindra. Poza tym, że te uszczelki, które tam były, to były w miarę czyste, bo ktoś tam coś robił. Już mówiłem na początku, moment, może odwrócę kamerę w moją stronę, że ja mówiłem, że ten silnik był wyjmowany, tak? Ten silnik był wyjmowany z ramy, więc coś tam było robione. Cylinder jest lekko przytarty tutaj w tym miejscu, zobaczcie, jakby tu, nie wiem, jakby oleju nie było, jakby spuch. Ja przechonuję ten cylinder, żeby zrobić siatkę, żeby te gładkie miejsca tutaj wybrać. To są takie małe ryski, ale te ryski, podejrzewam, da się wybrać. I dlatego chyba też ten silnik brał olej. Poza tym, zobaczcie, ten tłok od spodu, to jest ten tłok, który pracował w tym silniku. On po 20 tysiącach nie byłby taki, że tak powiem, czysty. Ten też nie jest przegrzany.
ale one z reguły tutaj są takie ciemne, już wypalone. Potem zobaczcie, no ten silnik brał olej, on taki brudny jest, a oryginalny, zobaczcie. Coś tu mi śmierdzi w tym silniku, powiem wam, jest jazda jak nie wiem. Zobaczymy, ja to poskładam, będziemy widzieli jak to tutaj wygląda. Sprawdzę sobie jeszcze na zamkach jakie są prześwity. Głowicę sprawdziłem, głowica jest szczelna, zawory są szczelne. Gumki zaworowe są szczelne, bo pod ciśnieniem to sprawdziłem, także no... Coś mi tu nie pasuje, coś mi tu nie pasuje. Przekonuję ten cylinder zanim go zamontuję, zamontuję wał. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Teraz przyszedł czas na pomiar zamków na pierścieniach. Moi drodzy, pierścień włożony, mierzę 0,25 mm, więc jest ok. Zobaczcie, 0,25 mm, jest ok. Ja już wcześniej zmierzyłem wszystkie pierścienie i jest w porządku, biorąc pod uwagę, że ten pierścień się rozciągnie przy temperaturze i troszeczkę się zmniejszy to ten prześwit, także jest ok. Nie pamiętam serwisowej normy dla Piaggio MP3500, z tym, że musimy pamiętać teraz, że te wszystkie normy w instrukcji serwisowej, które mamy podane, dotyczą nikasilowych, aluminiowych cylindrów, a nie żeliwnych. Musimy pamiętać, że aluminium bardziej się rozciągnie niż żeliwo. I teraz tak, podejrzewam, że jak ktoś założył taki, że tak powiem, zestaw, nie wiem, czy powiedział właścicielowi, że taki zestaw trzeba dotrzeć, bo to trzeba docierać. Z tego, co widzę, to ten, naprawdę ten silnik ma bardzo mało przejechane, powiem wam. Naprawdę mało przejechane, bo nawet nie jest zdarty tutaj, że tak powiem, z toczenia tego tłoka, tych rys. Jest tutaj wszystko ok. Trochę go jakby przytarło, ale no, tłok nie jest zły, zobaczcie. Wcale nie jest taki zły, bo on tutaj jest gładziutki i nie ma żadnych wżerów głębokich. Więc tłok można jeszcze zastosować. Pierścienie są ok. Więc ja przechonuję ten cylinder przed montażem i zobaczymy jak to będzie pracowało. Gumki zaworowe są szczelne, więc nie będę ich wymieniał. Są jeszcze miękkie, bo sprawdzałem. Sprawdzałem szczelność pod ciśnieniem, zawory nie przepuszczają, więc tam mamy z głowy. Ale brał olej ten silnik, zobaczcie. Brał olej, nie wiem dlaczego brał olej ten silnik. Kurde. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Wszystkie parametry mamy w normie, a silnik brał olej. Może ktoś coś, nie wiem, przeoczył. Trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć. Naprawdę. Zobaczymy, zobaczymy jak go poskładamy, czy będzie brał ten olej, czy ta gubica była we wcześniejszym cylindrze, bo podejrzewam, że to na pewno nie jest oryginał. Ja mówię, że to nie jest oryginał, także zobaczymy, zobaczymy. Zastanawiam się, czy też stukanie też nie było spowodowane, nie, no, nie może być, kurde, wał jest ewidentnie wyrąbany. Czy to jest oryginalny przebieg? Nie no. Chwila, coś sprawdzę. Chciałem sprawdzić coś, bo mówię, że muszę coś sprawdzić, moi drodzy. Czy te tarcze są oryginalne? Tak, to są oryginalne tarcze. Tarcze oryginalne są wycięte, tak jak tutaj, a już akcesoryjne są okrągłe wszystkie. Także no, tarcze są oryginalne, więc kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dziwi mnie strasznie ten cylinder tutaj żeliwny. Skąd oni go wyczasnęli? Skąd oni go wyczasnęli? Może jeszcze są jakieś silniki, które mają identyczne cylindry, bo to mnie tutaj zastanawia. Z drugiej strony wejście na, że tak powiem, na napinacz rozrządu, tak jakby ten silnik był w układzie V mógł pracować. O tak, tutaj drugi i ten drugi ma z drugiej strony, tak? Ten, tak, ten rozrząd. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, nie będziemy się rozkminiali, nie będziemy rozkminiali tego tematu. To jest bez sensu. Czyszczę resztę silnika, wkładam wał, składam to wszystko w całość i zobaczymy, co nam się wtedy pokaże, jak to odpalimy. Czy będą stuki, czy nie będzie stuków, to się okaże, moi drodzy. No, najgorsza robota jest taka, że jak taki silnik się naprawi, złoży i dalej coś stuka. Miałem taki przypadek, moi drodzy, nawet kilka miesięcy walczyłem z tym skuterem, ale doszedłem. Dobra. To ja biorę się za robotę, co? Bo możemy tak sobie pogadać, trochę czasu zmarnować, a robota musi się robić. Moi drodzy, sprawa cylindra się wyjaśniła. Po burzy mózgu, bo musiałem zadzwonić do mojego kolegi,
serdecznego, który sprzedaje te motocykle. I powiem wam tak, no to nie jest oryginalny cylinder. Sprzedaje te cylindry firma, znana firma w naszym kraju, z zachodniej Polski. I to nie jest oryginał, bo pisze, że to jest jakość oryginału, to znaczy, że to nie jest oryginał, a w opisie pisze, że oryginalny cylinder Piaggio, jakość, wysoka jakość oryginału. Więc moi drodzy, to jest podróba żeliwna, podejrzewam, że chińska. Cena tego cylindra to jest około 1300 zł z tłokiem. Czyżby w Holandii ktoś zrobił taki numer? Możliwe. Dobra, ja to zamontuję z powrotem, bo nie mam tutaj zastrzeżeń, jeśli chodzi o to. Martwi mnie tylko sprawa tego, że ten cylinder, że ten silnik troszeczkę oleju brał, ale to się wszystko wyjaśni, jak my go poskładamy. Więc ten cylinder można u nas kupić w Polsce. Wiecie, no, jak się konstruuje taki silnik i jak się konstruuje układ chłodzenia czy cokolwiek w takim silniku, to wszystko bierze się pod uwagę. Z jakiego materiału jest cylinder zrobiony, z jakiego materiału jest wałek, karter i tak dalej. Musicie pamiętać, że aluminium lepiej odbiera ciepło i lepiej wychładza cały układ, cały tłok, cały ten cylinder jest łatwiej wychodzić, ponieważ aluminium lepiej odprowadza i przyjmuje ciepło. Za to ten cylinder już to ciepło bardziej gromadzi, bo jak wiecie, żeliwo ma swoją masę, jak się nagrzeje, to będzie ciepłe i trzeba troszeczkę więcej zimnego, czy tam zimnej cieczy chłodnej, żeby to bardziej wychłodzić. To jest moja teoria na ten temat. Chciałbym poznać też wasze zdanie w tym temacie. Także myślę, że się nie mylę, moi drodzy, bo żeliwo inaczej się chodzi, do żeliwa stosujemy inne tłoki, do aluminium i na Nikasilu też inne tłoki stosujemy, też są inne temperatury. Dobra, idę w końcu składać ten silnik, bo go nigdy nie zrobię, moi drodzy. Pamiętacie, że mówiłem o tym, że ten skuter to jest jeden ulep? No i tak się zgadza, że jest ulep, bo brakuje poszczególnych części. Pokazuję wam których. Rozbierając ten silnik, nie było tutaj takiej specjalnej blachy, która zabezpiecza to koło. Zobaczcie, taka blacha. Ja taką blachę wyciągnąłem ze swoich zasobów. Tu jest nawet miejsce, winty na te wszystkie trzy śruby, które trzymają tą blachę. A dla potwierdzenia zaraz pokażę wam to na instrukcji serwisowej, że takie coś powinno być. Tu mamy instrukcję serwisową tego silnika i jak widzicie, ta blacha tutaj musi być. Nawet widać tu na dole w opisie, że jest to pincetka, gdzie to kurde jest, tutaj MP3500 i e-sport business, to są te same silniki, więc ta blacha tu musi być, także zobaczcie, nawet jak widać, serwisy w Holandii też lubią robić sobie jaja. Masakra totalna, powiem wam. I wyobraźcie sobie, że im głębiej w las, tym bardziej jestem w szarnej dupie z tym silnikiem, bo powiem wam tak, składam już w rozrząd, jak widzicie, mam to wszystko poskładane, podokręcane. Wkładam sobie dekompresator, po prostu rozbierając to nie zwracam uwagi, bo ja zawsze przed złożeniem myję części, czyszczę je i zobaczcie, czego tu brakuje. Brakuje takiego specjalnego bolca, takiego bolca w ograniczniku. Tutaj mam taki sprawny. Zobaczcie, tak to powinno wyglądać. A wygląda tak. Co może się stać w tym momencie? Może się zablokować i cały czas dekompresować, że tak powiem, zapłon. No i ten silnik będzie po prostu nie będzie się uruchamiał, bo dekompresator nie będzie działał. Będzie zaś mocne sprężanie i koniec, silnik się nie obróci. Zobaczcie, co się dzieje. Ale włożymy prawidłowy. Tylko do tego momentu. Zakres od tego do tego momentu i wszystko gra. Także grubo tu się działo w tym silniku. Nie wiem, czy ktoś czegoś nie zauważył, czy ktoś czegoś nie włożył. No ale jest nieciekawy w każdym razie. Jak widzicie, moi drodzy, silnik już zamontowałem, zalałem olejem, zalałem płynem chłodniczym, odpowietrzyłem układ chłodzenia, co jest bardzo ważne, pamiętacie, w tych silnikach. Nie wystarczy tego układu odpowietrzyć na raz, że wszystko nam wyleci. Trzeba silnik uruchomić, na chwilę wyłączyć, znowu odpowietrzyć, aż woda przepcha to całe powietrze, tą bańkę powietrza przez układ.
Moi drodzy, ważna rzecz w tych silnikach. Jeśli taki silnik macie rozebrany do zera, wał był wymontowany, chociaż ja te wszystkie elementy smarowałem podczas montażu silnika, składania go w całość, musimy pamiętać o tym, że wkręcając filtr oleju, on jest pusty, możemy go zalać olejem, ale to i tak bardzo nam nic nie da, ponieważ pompa musi zaciągnąć tego oleju do filtra, musi go przetłoczyć do góry. I ważną rzeczą jest, żeby zrobić taki zabieg. Na wykręconych świecach kręcimy tak długo tym silnikiem, aż zgaśnie nam kontrolka ciśnienia oleju. Dlaczego o tym mówię? Gdy taki, chociaż już wstępnie nasmarowany wał uruchomimy, możemy go znowu uszkodzić, bo siła jest tak potężna, to jest 500 cm sześciennych, pamiętajcie. Siła jest tak potężna, że może znowu uszkodzić nam panewkę. Więc musimy ten olej wtłoczyć do tego wału, więc musimy go podtrzymać, aż zgaśnie kontrolka oleju i od tego momentu kolejne jakieś 2 minuty pokręcić, żeby to ciśnienie rozeszło się wszędzie, żeby ten olej, żeby to ciśnienie, ten olej wtłoczyło wszędzie, do wałka rozrządu, żeby były nasmarowane dźwigienki, zawory i te wszystkie potrzebne elementy, pamiętajcie. Mimo to, że my to smarujemy podczas montażu, należy tak zrobić, pamiętajcie. Ja tak zrobiłem, odpalę teraz ten silnik, posłuchajcie, jest całkiem inna praca, jest cisza. Jak słyszeliście, ten silnik teraz pracuje cicho. Są takie odgłosy, bo nie ma filtra powietrza, ale ja wstępnie go sobie uruchomiłem, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko jest ok. Także jak widzicie, no jest zrobiona robota. Całą winą był wał korbowy, który trzeba było wymienić. I tak jak wcześniej powiedziałem, pamiętać o tym ciśnieniu oleju, o którym mówiłem przed chwilą. Dobra, moi drodzy, ja teraz muszę odwrócić ten motor 180 stopni, wjechać tyłem. Muszę zdemontować przednie zawieszenie, wszystkie plastiki, żeby tam się dobrze dostać. Będę wymieniał łożyska na sztycach tego motocykla, na układzie kierowniczym. Tak, moi drodzy, jak widzieliście, silnik działa w porządku. Został mi jeszcze do naprawy napęd, który też był namieszany, ponieważ 7 rolek było innej wagi, jedna rolka była innej wagi. Już tego nie będę pokazywał, bo szkoda na to nerwów i czasu, moi drodzy. Bo tak było namieszane, że głowa boli. Nie wiem, kto to robił, że 7 rolek jest 15-gramowych, a jedna rolka jest prawie 20-gramowa. Ale to już poza, że tak powiem, poza filmem. Moi drodzy, jeśli wam się oczywiście podobał ten film, oczywiście nie był tak szczegółowy, naprawdę to jest wszystko z braku czasu. Ja muszę się uwijać, bo niestety jestem sam. Roboty co nie miara, a naprawa takiego silnika naprawdę pochłania mnóstwo czasu. Jak widzieliście, mnóstwo detali jest do rozebrania, żeby w ogóle go wyjąć z ramy. Także będę starał się publikować właśnie takie filmy, bo głównie teraz, jeśli chodzi o Piaggio MP3 i te wszystkie włoskie pojazdy, jako nieliczny tutaj w moim rejonie, ja to naprawiam, więc pracy mam mnóstwo. Dobra, dosyć tego gadania. Moi drodzy, jeśli się film podobał, oczywiście zapraszam do subskrypcji, łapkę w górę, jeśli nie, łapkę w dół, moi drodzy, i zachęcam do oczywiście zdrowego komentowania. Pozdrawiam was serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka.